Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izba, Panie Ministrze, ja bardzo dziękuję koledze z Pomorza Zachodniego za zauważenie, że właśnie ściana zachodnia i południowa jest liderami, jeśli chodzi o produkcję, ale to, proszę Państwa, jest też efekt zmian klimatycznych, które obserwujemy od jakiegoś czasu. To jest jedna przyczyna pewnej mody, która również do nas dochodzi, ale też i powrót do pewnych tradycji, które były związane z niektórymi ośrodkami, a dzisiaj dzięki tym ułatwieniom jak gdyby jest to bardziej widoczne. I tutaj, Panie Ministrze, dziękuję za te rozwiązania, bo one idą w dobrym kierunku. Natomiast co do kilku obszarów, dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę jako te tematy, które będziemy zgłaszali jako poprawki. I mam nadzieję, że w trakcie prac nad tą ustawą dojdziemy do rozwiązań, do kompromisu, bo o tym też mówią związki branżowe. I pozwoli Pan, Panie Ministrze, że związki branżowe mówią przede wszystkim o braku harmonizacji projektu ustawy z przepisami akcyzowymi. I tutaj myślę, że to już wybrzmiało na tej sali. Mam nadzieję, że nad tym będziemy pracowali. Brak jest jasności co do klasyfikacji i ryzyk fiskalnych z tym związanych. O tym również producenci mówią. Oczywiście o tych pozytywach mówiących o zwiększeniu do 100 tysięcy jak najbardziej, o tym, że wreszcie ci mali będą mogli konkurować na lepszych zasadach. Pewna wątpliwość co do możliwości zakupu surowca. Myślę, że tutaj warto byłoby zastanowić się nad tym, żeby jednak zostawić ten 50% udział nie tyle w województwie, być może warto byłoby rozszerzyć do kraju, bo jednak w przypadku na przykład województw sąsiednich to w pewnym stopniu ogranicza, a czasami bywa tak, że te winnice mogą być w bardzo niedalekiej odległości i ten element może być bardzo problematyczny, jeśli chodzi o możliwość pozyskiwania surowców. Szanowni Państwo, co do ewidencji, myślę, że jak najbliżej producenta to jest dobry kierunek, czyli mam nadzieję, Panie Ministrze, że tutaj Pan miał na myśli oczywiście KOWR-u, oddziały KOWR-u w danych regionach, które będą jak gdyby tą ewidencję prowadziły i na bieżąco tą współpracę z producentami pilnowały. Szanowni Państwo, myślę, że tak jak powiedziałem na samym początku, ustawa potrzebna, ustawa oczekiwana, z pewnymi jeszcze niedopracowaniami, ale myślę, że dzisiaj mówimy o rozpoczęciu tego procesu poprawy czy dostosowania, żeby ta na samym końcu, kiedy Wysoka Izba będzie podejmowała decyzję, była najlepsza, ale dająca przede wszystkim szansę na to, że to, co przez te ostatnie kilka lat w Polsce się stworzyło albo powróciło jak gdyby do pewnej, jak pozwoliłem sobie określić, mody, będzie opatrzone dobrą ustawą, która będzie nie tylko dawała perspektywy rozwoju, ale też zabezpieczała wszystkich tych producentów, którzy już dzisiaj są na rynku, właśnie żeby mogli dobrze funkcjonować. I jeszcze raz serdecznie za ten projekt dziękuję. Przypominając, Szanowni Państwo, i myślę, że zachęcając inne regiony do tego, aby czerpali jak gdyby z pomysłów i z tradycji lubuskiego, zachodniopomorskiego, bo na tym całkiem dobrze niektórzy już dzisiaj zarabiają, a to, co powiedziałem, że ten klimat się zmienia i daje nam inne możliwości, takie choćby, że nasze wina mogą już coraz bardziej z powodzeniem konkurować z tymi tradycyjnymi zagłębiami europejskimi czy światowymi. Jak najbardziej uważam, że ta ustawa w tym może pomóc i mam nadzieję, że tutaj konsensus polityczny od lewej do prawej strony będzie jak najbardziej uzasadniony. Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.